Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie na takim spotkaniu w centrum Tomaszowa, na placu Kościuszki. Proszę zobaczyć, jakie pięknie odnowione są te kamienice. Naprawdę jesteśmy w niesłychanie wspaniałym otoczeniu. No, przede wszystkim jesteśmy w otoczeniu kandydatów do Sejmu Prawa i Sprawiedliwości. Pani Wędrowska, pani Martyna Wojciechowska, towarzyszą nam także działacze Prawa i Sprawiedliwości oraz wszyscy mieszkańcy, proszę zobaczyć, którzy się będą gromadzili tutaj, z którymi będziemy dzisiaj rozmawiali o potrzebach, o planach i o tym, co jest niezbędne Polsce w najbliższych czasach. Prawo i Sprawiedliwość dokonało gigantycznych zmian w ciągu ostatnich 4 lat. Przede wszystkim związanych ze sprawami społecznymi, przede wszystkim związanych z rodziną, rolnictwem, małymi miejscowościami, możliwościami rozwoju ludzi, którzy byli spychani dotychczas na margines. Ale te zmiany trzeba utrwalić, pogłębić i sprawić, żeby nikt nigdy nie mógł ich cofnąć. Temu jest właśnie, do tego jest przeznaczony program Prawa i Sprawiedliwości. On tutaj jest wypisany w kilku podstawowych hasłach na tym PiS-busie, a więc emerytury 13, obniżenie podatków, 500+ dla każdego dziecka, plan dla wsi, bez PIT-u dla młodych i inne przywoływane przede wszystkim połączenia między miejscowościami, zwłaszcza na prowincji, te, które zostały zlikwidowane przez Platformę Obywatelską, ale to wszystko opowiedzą nam kandydaci tutaj z Tomaszowa Mazowieckiego. Bardzo proszę pani doktor, bardzo proszę panią Wędrowską do powiedzenia 2 słów i później pani Martyna Wojciechowska, która jest także tutaj z nami. Bardzo proszę pani doktor. Szanowni Państwo, pan minister powiedział już, że przez te 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości podejmowaliśmy różne ważne tematy, które są ważne dla Polaków, społeczne, ale również dotyczące służby zdrowia. Ja, będąc radną i Rady Powiatu przez 12 lat, a teraz radną Sejmiku Województwa Łódzkiego, już podejmowałam te tematy i podejmuję na forum właśnie tym samorządowym. Teraz mamy okazję w najbliższej kadencji zająć się sprawami służby zdrowia i polepszyć życie i zdrowie wszystkich Polaków. Chciałabym powiedzieć o kilku sprawach, które już się dzieją. Jeśli chodzi o specjalistykę, to Państwo na pewno możecie zauważyć, że jeśli chodzi o operacje zaćmy, czy operacje wymiany stawów kolanowych, stawów biodrowych, to te kolejki, które jeszcze kilka lat temu były bardzo długie, w tej chwili już właściwie się skróciły do miesiąca, czasami kilku tygodni. Mamy kilka wspaniałych programów, które są wprowadzone na terenie całej Polski, ale między innymi również na terenie województwa łódzkiego. Te programy są bardzo ważne, bo to jest na przykład bezpłatne opatrunki dla wszystkich osób, szczególnie takie wrażliwe to jest, jeśli chodzi o dzieci. Mówię o pęcherzowym oddzielaniu naskórka, kiedy naprawdę te opatrunki są drogie i te maleństwa potrzebują tego w bardzo dużych ilościach. My jako Prawo i Sprawiedliwość wprowadzamy ten program, że są one bezpłatne. Mamy następny program, gdzie właśnie w Łodzi, w ramach Sejmiku Województwa Łódzkiego, wprowadziliśmy program leczenia bezpłodności dla małżeństw, które właśnie z tym się borykają. Pozyskaliśmy nie tylko środki nasze z Sejmiku, na to przeznaczamy, ale pozyskaliśmy również środki z Ministerstwa Zdrowia. I to jest taki plan, to jest taki projekt, który ja bardzo chciałabym, żeby był realizowany również w innych województwach, przez inne sejmiki województwa, inne sejmiki wojewódzkie. Ja myślę, że tych programów
będzie coraz więcej. Chciałabym również zwrócić uwagę na to, co się dzieje w tej chwili, jeśli chodzi o rodzinę, o to, że no, mamy w tej sferze medialnej duży nacisk na takie twierdzenie, że rodzina to nie mężczyzna i kobieta, to nie małżeństwo mężczyzna i kobieta i dalej dzieci, ale no, można byłoby to rozwinąć również na jakieś pary jednopłciowe. Ja myślę, że my, jeśli chcemy, żeby Polska się rozwijała, jeśli chcemy, żeby Polaków było nas coraz więcej, to musimy postawić na rodzinę, bo tylko rodzina jest tą podstawą, która będzie nas prowadziła do tego, że Polska będzie rosła w siłę i naród polski będzie rósł w siłę. Mamy w tej chwili następną kadencję. Ja Państwa zachęcam do tego, żebyśmy zapoznali się z programem Zjednoczonej Prawicy i z tym, co zostanie przedstawione już w najbliższym czasie z nowymi propozycjami Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję i proszę Panią Martynę Wojciechowską. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Tutaj pan profesjonalizm wybrzmiał ze strony pani Ewy Wędrowskiej. Jeśli chodzi o dobry czas dla Polski obecny, to nie jest przypadek, że dzieje się tak, jak się dzieje. To jest rzetelna diagnoza. Diagnoza, w której, na etapie której jesteśmy w tej chwili tutaj, którą będziemy badać i sprawdzać. Rozmowy z mieszkańcami Tomaszowa, z mieszkańcami innych gmin sąsiednich, to jest to, czego potrzebujemy, żeby móc dobrze i konkretnie w danym kierunku działać. Jeśli chodzi o mnie jako matka, program 500+, polityka społeczna skierowana do rodzin, bo rodzina to podstawowa, fundamentalna tutaj jednostka, wokół której skupiają się nasze działania. Tutaj się pochylamy nad tym. To są programy takie jak 500+, wyprawka szkolna. Pieniądze otrzymała już większość rodzin, jeśli chodzi o wyprawkę. Za chwilę zaczynają się zakupy. Mamy kartę dużej rodziny, mamy program Maluch Plus, mamy programy dostępności. To wszystkie te elementy składają się na to, że naprawdę żyje nam się już teraz lepiej. Jeśli rozejrzymy się dookoła i spojrzymy na te matki z dziećmi, które mają już też chwilę czasu, tak? Popatrzmy też na kwestię urlopu macierzyńskiego. To są 52 tygodnie, z czego tych pierwszych 14 jest do wykorzystania tylko dla matki. Może spędzić ona czas. Czas jest rzeczą niewymierną, bezcenną, jeśli chodzi o to, co możemy oddać naszym dzieciom i czym możemy tutaj sobie budować relacje i budować dobrą Polskę, bo dobra Polska to dobra rodzina, rodzina z tradycjami, rzetelna, rodzina, w której mamy dla siebie czas, ale też w której są pieniądze, tak? Jeśli chodzi o młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy. Mamy wobec młodych ludzi ogromne wymagania, chcielibyśmy mieć, żeby mieli nie wiadomo jakie doświadczenie. Stąd ten ukłon w kierunku zmniejszenia zerowego podatku, tak? Jeśli chodzi, będzie im z pewnością dzięki temu łatwiej wejść na ten rynek pracy, łatwiej się w nim odnaleźć. To tak pobieżnie i w skrócie, myślę, że tutaj nad konkretnymi działaniami i konkretnymi potrzebami naszego regionu skupimy się dzisiaj podczas rozmów z Państwem. Dziękujemy serdecznie, zapraszamy tutaj szerokie grono do nas na rozmowy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tą krótką prezentację, jak to w wypadku Pani skupiły się na tym, co najważniejsze, czyli na rodzinie, na zagwarantowaniu bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa demograficznego, które naprawdę jest zagrożone. To nie tylko jest problem obyczajowy, to nie tylko jest problem naszych wartości, tysiącletnich wartości, to jest także problem egzystencji narodu polskiego, ale warto także przypomnieć coś, o czym nasi konkurenci tak często mówią, o konstytucji. Konstytucja mówi jednoznacznie, rodzina to kobieta i mężczyzna. Wszyscy, którzy przeciwko temu występują, po prostu atakują konstytucję, próbują złamać konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Warto też o tym pamiętać, bo mają pełne gęby, jeżeli tak można powiedzieć, haseł o praworządności, a atakują fundament polskiej konstytucji i fundament polskiego społeczeństwa. Jeżeli jesteśmy już tutaj w Tomaszowie, to warto powiedzieć, podziękować serdecznie tutaj panu staroście, który, jak wiem,
podejmuje wraz z gminami okolicznymi wielki plan rozwiązania problemu komunikacyjnego Tomaszowa. Tego problemu, który tak bardzo dotyka od dłuższego czasu Tomaszu w związku z kopalniami, tutaj, które tutaj funkcjonują dookoła i które rozjeżdżają, niszczą nawierzchnię. Może pan powiedziałby dwa słowa, bo to jest naprawdę plan, który będzie wsparty przez rząd, który będzie wsparty przez samorząd wojewódzki, ale został wypracowany tutaj w Tomaszowie i jest niesłychanie istotny. Bardzo proszę pana Węgrzynowskiego o dwa słowa w tej sprawie, bo to kwestia zupełnie fundamentalna dla życia wszystkich mieszkańców Tomaszowa. Tak, bardzo dziękuję, panie ministrze. Proszę państwa, tak jak tutaj jesteśmy, to chyba jednak państwo nie wiecie o tej sprawie, o tej informacji z ostatniej godziny. Dosłownie w przeciągu ostatniej godziny zostało podpisane, może nie porozumienie, ale list intencyjny pomiędzy Starostwem Powiatowym a Urzędem Miasta i Gminą Tomaszów Mazowiecki, doprowadzający docelowo do budowy obwodnicy Tomaszowa. Idziemy bardzo szybko, tak mając na myśli konkretne działania i mamy nadzieję, że w przeciągu bardzo krótkiego czasu będziemy mogli wszyscy się cieszyć obwodnicą naszego miasta, która jest niezwykle potrzebna. Widzimy, co się dzieje, kiedy samochody ciężarowe przejeżdżają przez nasze miasto, przejeżdżają przez nasze gminy, niszcząc to, co zostało wypracowane przez wiele lat, czyli nowe drogi, po których do tej pory jeździły tylko samochody osobowe, a w tej chwili od kilku lat samochody ciężarowe. Także dobre informacje płyną z każdej strony. Mam taką nadzieję, że również jeśli chodzi o te kwestie dotyczące służby zdrowia i pozyskanie środków rządowych, będziemy mogli w przyszłym tygodniu państwu przedstawić nowe informacje pokazujące, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie stawia tylko na drogi, ale stawia również na bezpieczeństwo związane ze służbą zdrowia. Czyli widzimy, że dzieje się dużo dobrego. Chcemy, żeby te wszystkie kwestie, które przez lata nie były dotykane, dzisiaj zostały realizowane. Zarówno tutaj przez władzę samorządową związaną z Prawem i Sprawiedliwości, jak i również z tą władzą wojewódzką, jak i też władzą rządową, czyli rządu Prawa i Sprawiedliwości. A ja chcę państwu zagwarantować, że jeżeli powierzycie nam obowiązki realizacji rządów w Polsce, to wtedy dopilnujemy, by ten list intencyjny, który dzisiaj został podpisany, przekształcił się w realne działanie i by obwodnica jak najszybciej powstała. Nie mam wątpliwości, że zarówno pani Wędrowska, jak i pani Martyna Wojciechowska, idąc śladem tego wszystkiego, co kojarzy się z pani nazwiskiem, na pewno dopilnuje tego, by ten plan został jak najszybciej zrealizowany, bo on jest po prostu dla Tomaszowa, dla okolicznych miejscowości niezbędny. Chcę też powiedzieć, że niedawno, albo tydzień temu na święcie Energetyka w Bełchatowie zostało potwierdzone przez głównego geologa kraju, że Złoczew zostanie otwarty. Koncesja do końca roku zostanie otwarta. To dobra wiadomość dla całego regionu, dla Tomaszowa także, ale dobra przede wszystkim dla Polski, bo to znaczy, że bezpieczeństwo energetyczne, suwerenność energetyczna Polski będzie zapewniona. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, drodzy tomaszowianie, drużyna Prawa i Sprawiedliwości, ta, która będzie startowała w tych najbliższych wyborach parlamentarnych, jest wyjątkowo silna. Na liście w okręgu 10 znajduje się 7 parlamentarzystów, na czele tutaj oczywiście z panem ministrem, 5 radnych sejmiku wojewódzkiego, znajdują się też byli starostowie, radni powiatowi. Ci wszyscy, którzy uzyskali najwyższe poparcie w swoich środowiskach. Co więcej, to są osoby różnych specjalności, a więc warto stawiać na tych ludzi, którzy sprawdzili się w samorządzie, którzy sprawdzili się w parlamencie i gwarantują, że to, o czym mówią, będzie realizowane tutaj na poziomie okręgu 10, jak i również w tym miejscu, trzeba powiedzieć, powiatu tomaszowskiego i miasta Tomaszów Mazowiecki. Także stawiajcie państwo na Prawo i Sprawiedliwość. Świetnie, bardzo dziękujemy. Tak, tak, bardzo jesteśmy do państwa dyspozycji. Do godziny 15. Do godziny 15 jesteśmy do państwa dyspozycji i bardzo prosimy o przybycie, o dyskusję,
także uwagi, bądź też to, co Państwo uważacie, że powinno być zrobione, coś, czego być może nie zrobiono, gdzie były błędy, co trzeba zmienić, co trzeba wprowadzić w życie jak najszybciej. Bardzo dziękuję.